Szanowni Państwo, brońmy życia od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci. A teraz oddajemy się w ręce naszego cudownego gościa, pana Tomasza Telikowskiego, i będziemy mieć wykład na temat Kościół, naród, państwo. Pokazuje perło. Dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze jedną informację do tego, co tam padło. W Polsce, Asia Najfeld mówiła, że w Stanach Zjednoczonych jest 500 000 dzieci przebywających w lodówce. W Polsce nie ma oficjalnych statystyk, ale mówi się o tym, że jest ich od 50 do 60 tysięcy. Mniej więcej 60 tysięcy dzieci, można to przyjąć, przebywa w lodówkach. I jeszcze dwie informacje. Procedura rozmrażania tych dzieci jest bardzo słabo rozwinięta. Jeżeli byśmy się zdecydowali te 60 tysięcy dzieci szczepić komukolwiek, to procedurę rozmrażania przeżyje 60% z nich. 40% tych dzieci to jest mniej więcej 25 tysięcy. To jest tylko trochę mniej niż mieszka w Jarosławiu. Umrze w trakcie rozmrażania. Czyli z tych 60 tysięcy po rozmrożeniu zostanie 35 tysięcy. A teraz druga informacja. Wszczepi się, implantuje do organizmu matki, a nie umrze wcześniej, od 7 do 15% z tych 35 tysięcy. W najlepszym razie, w najlepszych klinikach to jest 20%. Czyli w najlepszym wypadku z tych 60 tysięcy, w najlepszym, podkreślam, urodzi się 7 tysięcy dzieci. I to jest realny koszt tej procedury. Jeszcze jedna informacja, żeby urodziło się jedno dziecko z procedury, statystycznie musi umrzeć 20 innych. Na świecie jest 4,5–5 milionów dzieci z in vitro. To znaczy, że 100 milionów innych, przynajmniej 100 milionów innych umarło. I to tylko takie krótkie dopowiedzenie do tych faktów. Ale przejdę do tego tematu, który był zadany. 2 lata temu z Grzegorzem Błodnym robiliśmy program o zapateryzmie, z którego potem powstała jeszcze książka Bitwa o matki. I poszliśmy na uczelnię, od tego się zaczęło. Poprosiliśmy naszego przewodnika, żeby nam zorganizował uczelnię, żebyśmy mogli porozmawiać z młodymi ludźmi, którzy będą mieli poglądy od lewicowych do prawicowych. I zastrzegliśmy, że nie bardzo byśmy chcieli, żeby to była uczelnia katolicka, bo będą za bardzo prawicowi. Głupi byliśmy, bo myśleliśmy, że na uczelni katolickiej w Hiszpanii młodzież ma poglądy katolickie. On mówi, spokojnie, to idziemy, mówi, do takiej trochę bardziej prawicowej młodzieży, ale na świeckiej uczelni wykładowca jest z OSD i wiecie, mówi, ale nie chcemy prawicowej. Mówi, spokojnie, wymyślcie, jak Polacy, prawicowa w Hiszpanii znaczy coś innego niż w Polsce. Poszliśmy do budynku Wydziału Politologii, na murze przywitał nas gigantyczny napis: kapitalizm równa się kryzys, socjalizm równa się przyszłość. To nas już bardzo pozytywnie nastroiło, jak można się domyślać, znaczy byliśmy podbudowani tą przyszłością. Weszliśmy do środka i rozpoczęliśmy rozmowę z mniej więcej 70-osobową grupą młodych ludzi, od prawicy do lewicy. Zaczęliśmy takimi pytaniami, co im się Zapatero nie podoba, że za mało mieszkań, jest, że za mało socjalu, że jest bieda i tak dalej. A co wam się podoba? Podobają mi się wszystkie nowinki światopoglądowe. Więc zaczęliśmy zadawać pytania. A co my na aborcji? I okazało się, że wśród tych 70 osób, od prawicy do lewicy, wszyscy byli za aborcją. Wszyscy! Pytamy się ich, a waszym zdaniem ten zarodek to jest człowiek? I jedna dziewczyna podnosi rękę, że tak. Myśmy ją chcieli wyściskać z taką radością. Ona mówi, no pewnie, że człowiek, ale zabić go można, jak on przeszkadza. Pytamy się o eutanazję. Wszyscy są za eutanazją. My mówimy, ludzie, co wy mówicie? A oni do nas mówią, tylko faszyści są przeciwko eutanazji.
My mówimy, zaraz, faszyści to właśnie wprowadzili eutanazję. No nie, no co wy opowiadacie, w Polsce was jakieś złe historie uczą. Potem się pytamy o adopcję dzieci przez parę gejowskie, czy inaczej, czy dziecko potrzebuje ojca i matki. I oni mówią, nie, no w ogóle jakaś fikcja. Mogą być dwie matki, albo dwóch ojców, albo pięć matek i pięć ojców, to w ogóle nie ma znaczenia. Byli tacy takie jednostki trochę homofobiczne, bo mówili, że jak są dwie matki, to jedna powinna być trochę bardziej męska. Co ich natychmiast wytknęliśmy, mówiąc, zaraz, jak jest równość, to równość, jak mają być dwie matki, to niech będą dwie matki. I na koniec, już tacy absolutnie zrezygnowani, ja mówię do nich, wtedy miałem trójkę dzieci, teraz mam czwórkę, tutaj jest jedno istotne do powiedzenia, na razie mam czwórkę. Natomiast mówię do nich, słuchajcie, żeby cokolwiek wasz Zapatero, albo jakikolwiek inny polityk w Polsce postanowił, a przypominam, że Zapatero postanowił, że w Hiszpanii nie ma już rodzica, matki i ojca, tylko w dokumentach jest rodzic A i rodzic B. Ja szczerze mówiąc nie chciałbym być rodzicem B, bo dlaczego B? B jest gorsze, tak? Jak jestem ojcem, to jestem ojcem, a jak jestem rodzic B, to jestem rodzic B, czyli nie A. No ale mniejsza z tym. Mówię, cokolwiek by Zapatero postanowił, to ja i tak swoje dzieci u siebie w domu będę uczył, że rodzina to jest mężczyzna i kobieta. Mąż i żona. Małżeństwo to jest mąż i żona. A rodzina to jest mąż, żona i dzieci. Co powinno ze mną zrobić państwo? I wtedy po raz pierwszy ta grupa się podzieliła. Na trzy części. Pierwsza mówiła tak, no to jest oczywiste. No. Przecież pan jest chory z nienawiści, trzeba panu zabrać te dzieci, żeby pan ich nie krzywdził. Jak najszybciej je zabrać i przekazać jakiejś innej rodzinie, najlepiej homoseksualnej. Druga grupa mówiła, nie, nie, my jesteśmy liberałami. A tak nie można. No, pan rzeczywiście jest osobą chorą, ale może pan jest poza tym niezłym ojcem. W związku z tym dzieci zostawiamy przy matce, a pana kierujemy do obozu edukacji antyhomofobicznej. Mnie zmroziło, bo sobie pomyślałem, co w takim obozie mogło ze mną robić. I tak szczerze mówiąc, nie miałem jakichś bardzo sympatycznych przemyśleń na ten temat. I trzecia grupa mówiła tak. W zasadzie, no to nie możemy pana skierować przymusowo na leczenie. Najlepiej by było, gdyby pan się leczył. Ale jak ktoś się nie chce leczyć, to się go nie wyleczy. W związku z tym dzieci zostawiamy w domu, pana zostawiamy w domu, ale w szkole udowadniamy im, że pan jest nienormalny. I nie było nikogo, łącznie z obecnymi tam na sali Polakami, którzy studiowali w Hiszpanii, którzy by powiedzieli, że ja mam prawo wychowywać swoje dzieci tak jak chcę. To nie jest w ogóle katolicyzm, to jest liberalizm, że ojciec i matka ma prawo wychowywać swoje dzieci w zgodzie z własnym światopoglądem. Ale takiej osoby nie było. Wyszliśmy stamtąd zieleni i natychmiast poszliśmy na spotkanie z arcybiskupem Grenady, Javierem Martinezem. To jest taki bardzo zacny kapłan, bardzo wykształcony. Przywitał nas, pyta się, co się stało, myśmy mu opowiedzieli, a on do nas mówi, panowie, witajcie w przyszłości. Pytanie nie brzmi, czy tak będzie w Polsce. Pytanie brzmi, kiedy tak będzie w Polsce. I myśmy wtedy zaczęli go przekonywać, że tak w Polsce nigdy nie będzie. Że my będziemy wolni od takich sytuacji. Że nam się uda. W poniedziałek po wyborach zadzwonił do mnie Grzesiek. I powiedział, pamiętasz? Witamy w przyszłości. Jesteśmy jedynym państwem na świecie w tej chwili, w którym posłem jest mężczyzna, który twierdzi, że jest kobietą, ponieważ obciął swoje narządy i nafaszerował się hormonami. On genetycznie jest mężczyzną. I tego nic nie zmieni. Dzisiaj fakt poinformował, że przeżywa dramat, bo nie może sobie kupić czułenek w rozmiarze 43. No czułenek w rozmiarze 43 rzeczywiście nie ma. I że małej czarnej nie ma dla faceta, który ma w barach 100, przepraszam, dla kobiety, która ma w barach 100 i 1,80 m wzrostu. Ten mężczyzna ma syna!
jako mężczyzna. A twierdzi, że jest kobietą. Jedynym krajem na świecie jesteśmy, który ma w tej chwili posła transseksualistę. I jego jedyną zasługą jest to, że jest transseksualistą. Nie ma żadnych innych osiągnięć. Do polskiego parlamentu weszła partia, której jedynym programem jest nie tylko wrogość wobec Kościoła, ale również i której programem jest głęboka rekonstrukcja polskiego społeczeństwa. Wprowadzenie dokładnie tego, co w Hiszpanii. Związków homoseksualnych, a dokładniej mówi się o legalizacji związków homoseksualnych. Otóż ja przypomnę, związki homoseksualne w Polsce są legalne. Jak ktoś chce mieszkać z drugim facetem, to z nim mieszka. I policja nie wkracza, żeby tam coś zrobić. I dobrze, że nie wkracza. A tu nie chodzi o legalizację, tu chodzi o przyznanie uprawnień małżeństwa, które małżeństwo ma dlatego, że jest związkiem kobiety i mężczyzny, który rodzi i wychowuje dzieci, żeby te przywileje przyznać dwóm panom, którzy żeby stanęli na uszach. To nie poszło dziecka. Robert Biedroń, kolejny poseł z ruchu Palikota, ze swoim partnerem, któremu się podobno właśnie oświadczył, nie będzie miał dziecka. I to możemy zagwarantować. Takiej możliwości nie ma. I co gorsza, i to jest najistotniejsze, ten projekt zostanie zrealizowany. Chyba, że się przeciwstawimy. Kolejny element, który ruch Palikota chce wprowadzić w Polsce i tutaj ma poparcie znaczącej części Platformy Obywatelskiej. To jest projekt refundowania zapłodnienia in vitro. Dzisiaj Polska Agencja Prasowa już o tym pisze. Małgorzata Kidawa-Błońska i posłowie ruchu Palikota zapowiadają w Polsce in vitro. Będzie miało ustawę, prawdopodobnie platformerską, czyli dopuszczającą nie tylko in vitro, ale również eugeniczne praktyki. I nie będzie to ustawa o wina, przy której też by ginęły dzieci, tylko będzie to ustawa Kidawy-Błońskiej. I prawdopodobnie ruch Palikota zrobi wszystko, a ma swoje techniki, żeby to było opłacane z naszych podatków. Kolejnym elementem tego programu, który na razie się prawdopodobnie nie uda, jest pełna legalizacja aborcji. A ostatni, warto też do aborcji dodać jeszcze jedno. Tutaj słyszeliśmy o tym, że aborcja eugeniczna jest na Zachodzie. Ona jest również w Polsce. W 2009 roku w zgodzie z polskim prawem zamordowano 547 dzieci. Z tego 500 zostało zabitych z przyczyn eugenicznych, ponieważ cierpiało, się dokładnie nazywa, że było trwale i nieodwracalnie uszkodzone. Z tych 500, 90%, u 90% zdiagnozowano po prostu zespół Downa. A z tych 90% testy są skuteczne mniej więcej w 60%. Więc 40% prawdopodobnie było zdrowe. A i tak zostało zabite. I to jest sytuacja, w której jesteśmy w tej chwili. No i dodatkowe jeszcze elementy tego programu, no to jest bardzo silna wojna z Kościołem, wojna z symboliką chrześcijańską. Pierwszy postulat to jest usunięcie krzyża i wszyscy o tym dyskutujemy. I można by powiedzieć w ten sposób, to jest tylko 10% polskiego Sejmu. Co oni mogą? Tylko problem polega na tym, że wcale tak nie jest. Bo mamy w polskim Sejmie skrajnie lewacką siłę. Główna partia w polskim parlamencie jest w znaczącym stopniu bezideowa, chociaż są tam oczywiście również i trzeba im oddać sprawiedliwość. Ludzie, którzy bronią życia,
Na przykład Jacek Żal, który zawsze poprawił we wszystkich głosowaniach. Ale generalnie Platforma nie ma, nie jest specjalnie przywiązana do Idei. To, co jej wyjdzie z badań, to zrobi. Więc mamy, i w związku z tym mamy parlament i PiS, który jest, głosuje tak, jak należy. To trzeba mu oddać, przynajmniej w ostatniej kadencji głosował tak, jak należy. Ale też nie jest partią, która na sztandarach ma akurat te kwestie. W związku z tym mamy sytuację, w której mamy mocno w porównaniu z poprzednią kadencją przesunięty Sejm w lewo. I mamy sytuację, w której status quo moralny, do którego się przyzwyczailiśmy, się skończyło. Będziemy przez najbliższe 4 lata nieustająco dyskutować na te tematy, a media będą je podejmować, bo media lubią takie tematy. A jeśli do tego dodamy prawdopodobny rozwój sytuacji ekonomicznej, czyli bardzo prawdopodobny głęboki kryzys, o którym się już mówi teraz bardziej otwarcie, to będziemy mieć kryzys, który będzie przesłaniany w mediach nieustającymi igrzyskami na temat homoseksualizmu, transseksualizmu, bogatych księży, którym trzeba zabrać, którym trzeba opodatkować. Ja dzisiaj słuchałem w Trójce audycji i tam ludzie nieustająco mówili, nie tak, że trzeba tylko opodatkować. Oni mówili, Kościół jest tak bogaty, że powinien oddać państwu to, co ma. No to Lenin to mówił i Lenin to zrobił na pewno przy okazji, mordując masę duchowieństwa. Nie podejrzewam, że teraz tak będzie. Ale to jest dokładnie ten sam język. Więc mamy taką oto sytuację. Mocno przesunięty w lewo parlament. Media, które będą podejmować nieustająco te tematy. I sytuację, w której kryzys, kiedy nie będzie można dać ludziom chleba, będzie wywoływał potrzebę igrzysk. I to jest wymiar medialny. I państwowe. To jest ta sytuacja, w której jest, można powiedzieć, państwo. Ale to wcale nie jest tak, że tylko państwo w tej chwili jest przesunięte w lewo. Jesteśmy na Podkarpaciu, tutaj państwo żyjecie, można powiedzieć, trochę w takiej enklawie, to znaczy w takim miejscu, gdzie i Kościół ma ogromną rolę, i relacje międzyludzkie są dużo bardziej zakorzenione. Jesteście zakorzenieni. Ja jestem z Warszawy. W moim mieście tak nie jest. 17% ludzi chodzi do kościoła. Księdza po kolędzie, ja mieszkałem pod Warszawą przez jakiś czas, na mojej klatce było 12 mieszkań. Księdza po kolędzie na tej klatce, no przyjęcie księdza po kolędzie, to powiedzmy sobie szczerze, to jest taki minimalny poziom zaangażowania religijnego. Więc księdza po kolędzie przyjmowały 3 rodziny. I to nie była tylko ta klatka. Wszędzie było tak samo. I Warszawa nie jest wyjątkiem. W wielu innych miejscach jest podobnie. Wczoraj Rzeczpospolita opublikowała badania dotyczące zachowań seksualnych Polaków. I z tych badań wynika, że 39% mężczyzn i 28% kobiet zdradza się. Najzwyczajniej w świecie się zdradza. 98% czy 93% studentów jest po inicjacji seksualnej, a 6% Polaków, respondentów oczywiście, tylko 6% miało w życiu jednego partnera. 13% miało powyżej 10. To też jest zmiana społeczna. Bardzo głęboka. I bardzo mocno postępujące. I to nie chodzi o to, żeby teraz oceniać, czy ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, ktoś jest bardziej zaangażowany, ktoś jest mniej. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, jak nie grzeszymy w tej kwestii, to grzeszymy w innej. Chodzi o uświadomienie sobie, jak mocno zmienia się społeczeństwo. I trzeci element tego wystąpienia, no to jest Kościół. Kościół, który przez całe wieki był oporą, fundamentem polskości. Był tą instytucją, która nam pomagała być Polakami. W latach 90. doprowadził do kilku ogromnych sukcesów. Na przykład, o tym warto pamiętać, dzięki pomocy Kościoła i dzięki odwadze polskich polityków.
udało się doprowadzić do sytuacji, w której zmieniliśmy prawo dotyczące aborcji. Z pełnego dostępu doprowadziliśmy do sytuacji, w której aborcja jest jednak ograniczona. Tylko do trzech sytuacji. One i tak są, ona, to prawo i tak jest złe, ale jest lepsze niż było. Trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy jedynym krajem na świecie, w którym to się udało. Jeśli gdzieś jest lepsze prawo niż w Polsce, na przykład na Malcie albo w Irlandii, to dlatego, że ono takie zostało sprzed roku 68. Nie zmieniono go. Ono zostało takie, jak było pierwotnie. A tylko w Polsce udało się doprowadzić do sytuacji, w której było prawo dopuszczające aborcję w ogóle i całkowicie, i to prawo zostało ograniczone. Ale gdzieś po roku 95, po takiej zmasowanej, zimnej wojnie z Kościołem, udało się doprowadzić do sytuacji, w której polski Kościół w znaczącym stopniu zamilkł. Wycofał się z życia politycznego. Uznał, że życie publiczne jest zbyt niebezpieczne. I przez wiele lat można było odnieść wrażenie, z nielicznymi wyjątkami, które zawsze wracały, zawsze się zdarzało, ale że my, chrześcijanie, my katolicy, także hierarchia, niechętnie się na te tematy wypowiada. I żeby nie być tylko takim czarnowidzem, bo na razie wszystkie te rzeczy, o których mówię, są określone taką czarną kredką, to trzeba powiedzieć, że ten czas wygląda na to, że dobiegł końca. Można powiedzieć, że katastrofa smoleńska i ta rzeczywistość po zaczęła to trochę zmieniać. Rocznica katastrofy smoleńskiej, 10 kwietnia 2011 rok i niezwykle mocne kazanie arcybiskupa Gądeckiego. Naprawdę mocne, jednoznaczne, fantastyczne kazanie. Wcześniej kazanie na placu zwycięstwa arcybiskupa Michalika w czasie uroczystości pogrzebowych. Potem arcybiskup Gądecki. Ale też proszę zwrócić uwagę, co zrobiła z tym telewizja. Ja byłem zaskoczony. Kazanie było bardzo mocne, ale w telewizji były migawki, które przedstawiały, że biskup wchodzi do kościoła, sprawuje mszę świętą, jakby. A w ogóle nie było ani jednego fragmentu z tego kazania. Nic. Biskup był milczący. Wyglądało, że w ogóle kazanie nie powiedział. Ja się dopiero następnego dnia dowiedziałem, że było jakieś kazanie. Później niezwykle mocne, jasne wypowiedzi arcybiskupa Dzięki, które dotyczyły wbrew wszystkiemu nie tylko Smoleńska wcale. Tam nie była tylko teologia odnosząca się do Smoleńska, ale również teologia odnosząca się do znaków czasu. Bardzo mocna teologia. Biskup Ignacy Dec i jego niezwykle mocne kazanie do rolników na Jasnej Górze. Arcybiskup Michalik, tutejszy pasterz, notabene już za chwilę arcybiskup Michalik, za chwilę ukaże się wywiad Rzekę z arcybiskupem Michalikiem, raport o stanie wiary w Polsce. Już za chyba dwa tygodnie będzie w Siegrabie. Wiem, bo jestem jego współautorem, więc jakby z Grzegorzem Górnym, ale też bardzo mocne są tam wypowiedzi, ale też bardzo mocne kazania. I można odnieść takie wrażenie, jakby po takim trochę zepchnięciu na bok, także po Smoleńsku, jakby Kościół odzyskiwał swój głos, jakby zaczynał mówić o rzeczach najważniejszych. Oczywiście można wcześniej przekazanie księdza Żarskiego, za które został karany i tak dalej. Można narzekać, że to jeszcze mało, ale jakby trzeba powiedzieć, to dużo więcej niż było. A jeśli do tego dodamy ogromne przebudzenie świeckich, które było widać przed tamtymi wyborami, i ogromny sukces, jakim było zebranie w 3 tygodnie 600 tysięcy podpisów pod ustawą całkowicie zakazującą aborcji, no to możemy powiedzieć, że widać to przebudzanie się katolickiej opinii publicznej, przebudzanie się Kościoła. To jest sukces nie tylko dlatego, że to się udało zrobić, ale również dlatego, że po raz pierwszy od wielu lat to nie nam narzucona została agenda. Nie myśmy się bronili przed propozycją, żeby zliberalizować ustawę aborcyjną. Notabene zliberalizować wobec kogo? No, liberalizacja oznacza więcej wolności.
Jak zliberalizujemy ustawę aborcyjną, to więcej wolności może będą miały kobiety, ale dzieci będą miały mniej wolności, bo się je zabije. Więc to średnia liberalizacja jest. Ale po raz pierwszy nie o tym dyskutowaliśmy, tylko to lewa strona musiała wyjaśnić, dlaczego jest przeciw, dlaczego jest za zabijaniem. Po raz pierwszy to się udało. A trzeba pamiętać, że nawet jeśli czyimś celem jest utrzymanie status quo, moim nie jest, ale nawet jeśli czyimś jest, to najlepszą obroną jest atak. Więc można powiedzieć, że o ile, jeśli chodzi o ten wymiar państwa, to jest teraz gorzej niż było miesiąc temu. Jeśli chodzi o wymiar społeczny, no to można powiedzieć, że jest gorzej niż 10 lat temu. Ale można też odnieść wrażenie, że jeśli chodzi o Kościół, to jest lepiej niż było. Kościół rozumiany całościowo. Ja tutaj nie myślę tylko o biskupach, o księżach. Mówię również o świeckich. Widać, że zaczynamy się budzić. Że zaczynamy coś robić. I to jest... I ja mam takie wrażenie, że ten proces może być przyspieszony i to będzie paradoksalnie Felix Kulpa ruchu poparcia Palikota.